Panie pośle, minęło już 5 lat, od kiedy Polska jest w Unii Europejskiej. No jest pan ekspertem od funduszy europejskich, więc pozwolę sobie zapytać, na co najwięcej i najczęściej przesyłano środki do województwa śląskiego? No, logika pieniędzy europejskich jest taka, że wszystkie pieniądze, które są w dyspozycji Unii Europejskiej, są przekazywane do rządów. Rządy wcześniej przedstawiają swój plan, na co chciałyby wydać pieniądze europejskie. W związku z czym rząd polski, tak jak każdy inny, miał prawo do pokazania, na co chciałby wydawać i w jakich proporcjach. Zostało to uzgodnione z Komisją Europejską i następnie rząd polski zdecydował, że część pieniędzy pójdzie do programów ministerialnych i proszę zwrócić uwagę, że ministrowie realizują swoje programy również na terenie województwa śląskiego. Także to jest ten sam teren. Czyli naszym jest na terenie województwa śląskiego. Z jednej strony przychodzą pieniądze, które dotyczą inwestycji centralnych. To są kwestie dróg, to są autostrady, to są linie docelowo, linie kolejowe. Mam nadzieję również transport rzeczny i tak dalej. Takie rzeczy bardzo podstawowe. Rząd również dysponuje pieniędzmi na rynek pracy, na edukację i to przechodzi do województwa śląskiego przez ministra właściwego, a zajmuje się tym marszałek, a oprócz tego rząd przekazuje pieniądze w programie regionalnym i wtedy marszałek i zarząd województwa decyduje o tym, na co wydać i wtedy duża część tych pieniędzy dotyczy działań w infrastrukturze typu drogi, oczyszczalnie, znaczy w ogóle systemy kanalizacyjne, dotyczy to inwestycji tak zwanych społecznych, czyli w szkoły, w szpitale, więc większość tych pieniędzy na dzisiaj to są pieniądze na inwestycje infrastrukturalne. Druga część pieniędzy są pieniądze właśnie na działania dotyczące edukacji, przeszkoleń, przekwalifikowania itd., itd. Więc to są tego typu rzeczy i myślę, że województwo śląskie jakby tu nie odbiega generalnie od średniej krajowej. No właśnie, jeżeli chodzi o całą infrastrukturę, czy potrafiłby się pan odnieść do Mysłowic? Mhm. Nie, no ja muszę powiedzieć, że ja szczegółów nie znam, bo już od dłuższego czasu nie funkcjonuję na terenie województwa śląskiego w sensie takim codziennym, od czasu, kiedy byłem marszałkiem. Natomiast mogę mówić o całym województwie i o tym, że ta infrastruktura jest w szczególności wzmacniana w tej części centralnej. Mysłowice są w części centralnej województwa i one są w jakiś sposób uwikłany w całą tą strukturę, to znaczy nie da się dzisiaj robić niczego omijając Mysłowice. To jest po prostu takie miejsce i tak komunikacyjne połączenie, że musi być to traktowane jako część całości. A czy już wiadomo, na co będą fundusze wydatkowane w przyszłości? Nie, tego jeszcze nie wiadomo. To jest wszystko przed nami i to wszystko zależy z jednej strony od naszego pomysłu, od naszego planu na najbliższe lata, a po drugie zależy od tego, ile w ogóle będzie pieniędzy europejskich, ile będzie dla Polski i na co wydatkowane. Ale możemy z góry powiedzieć, że na pewno największa część pieniędzy pójdzie w dalszym ciągu na kwestie infrastruktury, bo jesteśmy po prostu zapóźnieni. Polska w stosunku do innych krajów ma braki ogromne w infrastrukturze, więc będzie trzeba naprawdę dostosować infrastrukturę, tym bardziej, że przecież polskie czy miasta, jeżeli nie będą miały dostosowanego systemu kanalizacji, oczyszczania ścieków, śmieci i tak dalej, to wtedy będą płacić kary. Także dlatego no, nie mamy tu wyjścia. My pewne rzeczy musimy zrobić jak najszybciej. Pytanie do nas, Polaków, jest takie, czy chcemy, żeby było to robione z pieniędzy własnych, na przykład miasta, czy z pieniędzy europejskich. To jest jakby kwestia no, strategicznej rozmowy na temat tego, ile będą miały miasta swoich pieniędzy, ile będą mogły zyskać pieniędzy europejskich. Także na dzisiaj, jeżeli mogę coś powiedzieć tak w sposób pewny, to dla każdego miasta, w tym dla Mysłowic, najważniejsze jest dzisiaj przygotowanie bardzo konkretnych projektów na przyszłość. Bez względu na to, czy będą pieniądze, czy nie. Bez względu na to, kiedy będą realizowane. Te projekty muszą być przygotowane. Po drugie, muszą być uzgodnione z mieszkańcami. Nie da się niczego robić wbrew mieszkańcom, bądź przeciwko mieszkańcom. W związku z czym, i to zajmuje
zajmuje najwięcej czasu. Znaczy uzgodnienie projektu zajmuje jak najwięcej czasu. Tym bardziej, że pieniądze europejskie nigdy nie idą w tereny, gdzie trwa na przykład jakiś spór czy kłótnia, gdzie za chwilę będą protesty. Prawda? W związku z czym ten czas, czyli od roku mniej więcej 2009 do roku 2013, dopóki się nie pojawią nowe pieniądze, to jest czas właśnie na bardzo dokładnie przeanalizowanie sytuacji, przygotowanie nowych projektów, uzgodnienie z mieszkańcami, bycie gotowym do tego, że jak się pieniądze pojawią, to jesteśmy już gotowi, mamy to przygotowane, mamy to przedyskutowane. Wydaje mi się, że nie ma na co czekać, bo mądre miasta w Europie zawsze działały w ten sposób, że najpierw miały pomysły, a potem zastanawiały się, skąd wziąć pieniądze. Miasta słabe, które niestety się nie rozwijają, działają odwrotnie. Najpierw pytają, na co są pieniądze, a do tego dostosowują swoje plany. To jest absolutnie nieporozumienie. Jeżeli jakieś miasto czeka na to, na co będą pieniądze, a potem się dostosowuje do pieniędzy, to znaczy, że nie ma pomysłu na swój rozwój i najczęściej na tym przegrywa. I tak na koniec, panie pośle, ocena rozwoju województwa śląskiego minionych 5 lat w skali od 1 do 10. No myślę, że bardzo się dużo zmieniło. Oczywiście wszyscy wolelibyśmy, żeby było to szybciej, lepiej i tak dalej, ale ja myślę, że można by gdzieś dzisiaj oscylować między 7 a 8. Super. Dziękuję bardzo.